Co niszczy namiętność w związku? Robiłem niedawno odcinek pod takim właśnie tytułem i pojawiło się pod nim bardzo dużo, myślę, że fajnych, wartościowych komentarzy. Było tam sporo różnych spojrzeń, perspektyw, takich dość... Osobistych historii i chciałbym dzisiaj wrócić do tych komentarzy, bo myślę, że można jeszcze stworzyć wartościowe, fajne, ciekawe uzupełnienie do tamtego wątku. Ja przede wszystkim chciałbym trochę tych Waszych uwag, spostrzeżeń wziąć na warsztat, dodać do nich trochę teorii, poszukać teorii, dlaczego tak się może w tych danych sytuacjach dziać, jak możemy ewentualnie wychodzić z tego typu problemów. I jeśli jesteście ciekawi powrotu do tego tematu i wyciągania wniosków, jak nasze życie, to w związku, w relacji, można uczynić bardziej namiętnym, to zostańcie ze mną. Tradycyjnie po więcej ciekawostek ze świata psychologii, różnych przemyśleń, dyskusji, także inspiracji zapraszam Was również na mój profil na Instagramie o nazwie Człowiek Absurdalny. Myślę, że fajne uzupełnienie tego, co dzieje się tutaj na kanale. Rutyna, brak sił do dzieci, brak miejsc intymnych jako pomieszczenia, mały metraż mieszkania, brak pieniędzy, ciężka praca. Komentarz ten, jak i wiele pozostałych jest sformułowany tak wprost, bo on odpowiada niejako od razu na tamto pytanie z tematu odcinka, czyli co zabija namiętność w związku, ja chciałam jeszcze uprzedzić przed jedną rzeczą. Będę, mianowicie dzisiaj posługiwał się trochę takimi różnymi eufemizmami, bo algorytm YouTube'a nie przepada za pewnymi stwierdzeniami tak bardzo wprost, dlatego no, nie chcę podpaść. Mam nadzieję, że nie będę z tym przeginał, nie pójdzie to w jakąś śmieszność. W każdym razie wracając do tego komentarza, oczywiście wszystko to co zostało tutaj wymienione jest zabójcze dla namiętności, jest generalnie dla, dla romantyczności w relacji, no takie niebezpieczne. Z jednej strony to są normalne rzeczy, z którymi każda para musi się zmierzyć, ale też. Są to te obszary, w których oczywiście trzeba dołożyć pewnej energii, pewnych starań, bo one same sobie tak pozostawione mogą, no, mogą mieć niszczący wpływ na to, co jest generalnie między nami w relacji. Ale chciałam zwrócić na jedną uwagę, bo mi się też jeszcze taki wątek z w tamtym odcinku przeze mnie książki, czy to normalne, przypomniał, bardzo mi się, że interesujący, że generalnie namiętność i wiele teorii takich psychologicznych, psychoanalitycznych to potwierdza ona karmi się pewnego rodzaju napięciem silnymi emocjami. I teraz, dlaczego rutyna, ta, taka nawet normalność jest tak szkodliwa często dla występowania tej namiętności, bo jak w ciekawym tym badaniu przeprowadzonym przez autorów książki wynikało, że najlepszym, najwięcej satysfakcji z życia łóżkowego mają pary, które określają się wzajemnie jako najlepsi przyjaciele. Ale jeżeli już określają się tylko jako przyjaciele, czy nie daj Boże już w ogóle kompanii, Czyli mój partner jest dla mnie po prostu kompanem, tak na co dzień, to ta namiętność, ta romantyczność strasznie tutaj zaczyna spadać, i dużo lepiej nawet, dużo, dużo więcej satysfakcji z tej sfery życia czerpią pary, które nawet dostrzegają w sobie wzajemnie wrogów, często się kłócą, są bardzo skonfliktowane, ale właśnie jakby nawet z tym, z tym wrogiem, z tą drugą osobą, do której czujemy bardzo silne emocje, Wymieszane nie tylko te takie bardzo pozytywne, również te takie trudne, negatywne. Jest bardzo duże napięcie między nami. Ja nie mówię, że polecam tą stronę życia, żeby się cały czas kłócić, bo generalnie takie relacje oczywiście po pierwsze bardzo cierpią ludzie w tego typu związkach, po drugie one prędzej czy później się często rozpadają albo naprawdę są taką, takim trwającym pasmem niszczenia się. Niemniej jednak. Namiętność bardzo często, to jest taki trochę paradoks, ludzie się nad tym nieraz zastanawiają, ale ona potrafi być utrzymywana, ten płomień, ten żar między ludźmi na bardzo wysokim poziomie, kiedy właśnie tam, tam żyją te takie bardzo silne napięcia, tarcia i emocje. No niemniej najlepszą drogą jest jednak być tymi najlepszymi, dobrze komunikującymi się ze sobą przyjaciółmi, bo można i mieć ten ogień, ten, ten żar i mieć tą miłość, która jednak przetrwa przez lata i nas będzie wzbogacać, a nie niszczyć. Hmm, hmm. Jesteśmy w udanym związku z partnerem od 9 lat. Szczerze mówiąc, z moich obserwacji wynika, że do udanego życia łóżkowego, poza dobrą komunikacją, potrzebna jest też nutka niewiedzy, niepewności, ciekawości. Nie wiem jak to wyjaśnić, by zostać dobrze odebrana, ale zauważyłam, że na przykład chwila rozłąki, odrobina czasu spędzona oddzielnie, własne zainteresowania i jednak zachowanie tej odrębności jest niezbędne do podtrzymania iskry w łóżku, przynajmniej u nas. Prosty przykład. Kilka dni spędzone podczas COVID-u w dresie na kanapie na... Bezsensownym ględzeniu nie zachęcało do miłosnych uniesień, ale już jednodniowy wyjazd partnera, chwila rozłąki, pojawienie się nowego tematu do rozmowy, jak najbardziej. Najbardziej namiętność podsyca odrobina ciekawości, niepewności. Pozdrawiam. Oczywiście ta odrębność, to poszanowanie niejako własnych granic, zachowanie ich yy, również w relacji, żeby to nie była taka relacja symbiotyczna wręcz. Yy, te inspirujące, nowe, yy, pojawiające się tematy do rozmów, to jest niezwykle ważne dla. Funkcjonowania całego, całej relacji, całego związku w taki zdrowy sposób, ale chciałem tutaj zwrócić uwagę szczególnie na tą niepewność, że namiętność, że ta taka płomienna miłość potrzebuje tej odrobiny niepewności, że zbyt dużo tej pewności i takiego pełnego poczucia bezpieczeństwa potrafi być zabójcza dla, dla tej sfery życia łóżkowej. Ja też nieraz powoływałem się na taką książkę Stevena Michela Czy miłość może trwać wiecznie? I on tam przedstawiał z takiej. Z psychoanalitycznej perspektywy jakby u wielu pacjentów, z którymi spotykał się na psychoterapii, zauważał taką tendencję, że bardzo często my wchodząc w relację, w miłość, bardzo dużo energii wkładamy w to, żeby uczynić ją jak najbardziej bezpieczną, jak najbardziej stabilną. I to jest z jednej strony normalne, bo no kiedy otwieramy się, kiedy otwieramy te takie nasze najbardziej wrażliwe obszary na drugiego człowieka, to niesamowicie boimy się zranienia. Nic nie boli tak bardzo, jak jakieś ciosy zadane przez naszego kochanka, przez osobę, którą, do której czujemy rzeczywiście te tak silne emocje, szczególnie kiedy się otworzyliśmy. Więc mamy taką tendencję do, do dążenia, żeby miłość czynić jak najbardziej bezpieczną, jak podkreśla Michel, co jest bardzo fałszywe, bo miłość absolutnie ze swojej natury nie jest bezpieczna, chociaż my właśnie cały czas staramy się nią taką uczynić. Cały czas naiwnie czasem wierzymy, że ona taka dokładnie może być, ale właśnie wielu jego pacjentów na przykład pojawiało się z takim, z takim narzekaniem, z takim problemem, że namiętność w ich związku wygasła. I co oni mają zrobić? I on właśnie odkrywał, jak. Jak bardzo ci partnerzy dążyli do tego, żeby wszystko było takie przewidywalne, żeby tam nie było w ogóle miejsca na tą niepewność, na tą ciekawość, co też często było błędne, jego zdaniem to, to jest bardzo takie naiwne myślenie, że się w ogóle, nawet człowieka, z którym się jest 20-30 lat, że się jego doskonale zna. Też mnóstwo przykładów z jego praktyki pokazywało, że partner i tak potrafi bardzo, bardzo mocno zaskoczyć, okazać się osobą, której nagle kto to jest, z kim ja w ogóle żyję w tym naszym związku, ale my sami siebie tak naprawdę mamy problem poznać przez całe życie. Konkludując jednak, bo otworzyłem tutaj za dużo wątków, absolutnie tak, ta, 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 chociaż dążymy często do przeciwnego, do tego, żeby zabijać tą niepewność i, i, i jakby czynić to wszystko takie, takie zupełnie pełne poczucia bezpieczeństwa, bo się boimy. To jednak to ważne jest, żeby w kontrolowany sposób, ale zostawiać takie obszary, dopuszczać w swoim myśleniu to, że ja ciągle nie znam tego człowieka, że on ciągle może mnie zaskoczyć, że ja chcę, żeby on mnie czasami zaskoczył. To wtedy to też wywołuje te, te emocje i te napięcie, które jest potrzebne, bo to są takie podstawowe składniki miłości romantycznej. Przecież to, co się rodzi na początku między ludźmi, zazwyczaj wynika właśnie z tego, że tak wiele nie wiemy, tak wiele tutaj jest tajemnicy, zagadkowości, i te elementy są potrzebne przez cały czas. Trwania związku dla namiętnej, dla namiętnej relacji. Tak, ja zrobiłam się leniwa i nie taka, jaka byłam. Smutne. To jest też taki bardzo częsty, popularny problem, że ludzie po. Jakimś czasie bycia w związku nagle zaczynają się, przestają się poznawać, nagle są zaskoczeni tym, kim się stali. To może być w różne strony. Nigdy nie podejrzewali się, że będą tacy kłótliwi, zazdrośni, pamiętliwi, niepewni siebie, strachliwi, również leniwi. I jakby mogą być różne powody, dlaczego tak się generalnie dzieje, ale też taki interesujący mechanizm psychoanalityczny, akurat o którym czytałem sporo u Michela, ale nie tylko. Bardzo często znów stajemy się w związku również z tego powodu, o którym wspominałem, że tak bardzo chcemy, żeby było bezpiecznie, żeby było stabilnie. Zaczynamy się stawać, i to jest też bardzo taki zabawny paradoks, często taką osobą, którą nam się wydaje, że nasz partner by chciał, żebyśmy byli. Bardzo często w ten sposób zmieniamy się w kogoś, absolutnie kogo nasz partner nie chciał, nie oczekiwał, i teraz, oczywiście, nikt nie oczekuje, że druga strona stanie się leniwa ale często na przykład stajemy się leniwi, bo jakiś sposób, w jakiś sposób zagrażające dla naszej relacji, dla naszego partnera, przynajmniej w naszej głowie, bo to często są tylko nasze myśli i podejrzenia. Było na przykład to, że mieliśmy mnóstwo energii, że ciągle szukaliśmy jakichś różnych przygód, a angażowaliśmy się w przeróżne rzeczy. Ciągle nie mieliśmy czasu na przykład przez to dla naszej relacji, dla, dla tego naszego partnera, i dlatego zaczęliśmy to wygaszać i nagle się okazuje, że budzimy się trochę na kanapie, że dlaczego jesteśmy nacyleniwi, leniwi, dlaczego tak mało mamy motywacji, tak słabo się, taki mamy problem, żeby się do czegokolwiek zebrać. Ale właśnie to jest bardzo interesujące, że często to robimy, bo to jest nasze wyobrażenie o tym, co myśli druga strona, czego oczekuje ta druga strona. Znów, bardzo warto o takich rzeczach rozmawiać, żeby nie wpadać w tego typu pułapki. Kiedy partner wypomina każdy dzień, kiedy nie masz ochoty na miłość fizyczną, to nawet w te dni, gdy masz ochotę, traci to swój urok. Pomijam, że oczywiście wypominanie sobie czegokolwiek jest niszczące dla relacji, jest takim toksycznym mechanizmem i w przeróżnych obszarach życia, jeżeli chcemy kogoś do czegoś zmotywować, to absolutnie nie poprzez wypominanie, ale szczególnie w tej sferze miłości fizycznej, w sferze łóżkowej. Ja myślę, że mało jest rzeczy tak zabójczych dla namiętności, dla pragnienia wobec drugiego człowieka, rozbudzenia w sobie tego ognia, jak poczucie obowiązku. Jakby możemy z przeróżnych powodów to robić, przeróżne rzeczy mogą na nas oddziaływać, podniecać nas, ale nie to... Że musimy to zrobić, jakby gdzie pojawia się ten przymus. Ja dlatego tak na przykład nie lubię takiej otoczki nazywania tego obowiązkiem małżeńskim albo spełnianiem swojej powinności. Jakby rozumiem skąd to się wzięło kulturowo i dlaczego to jest zdecydowanie częściej kierowane wobec kobiet, a nie wobec mężczyzn, chociaż w drugą stronę też się czasami pojawia takie postawienie sprawy. Ale właśnie jest to absolutnie anty, jeżeli chodzi o te, o te takie emocje, o, o wywoływanie podniecenia, chęci i, i takiej generalnie atmosfery romantyczności. Małżeństwo. Kropka. Teza o tym, że małżeństwo zabija namiętność, może się wydawać oczywiście dość dowcipna, ale dużo różnych przypadków, badań pokazuje, że rzeczywiście tutaj pojawia się pewien problem. Ale teraz, żeby nikt mnie źle nie zrozumiał, ja nie jestem absolutnie przeciwnikiem małżeństwa. I to nie jest tak, że sama instytucja małżeństwa, bo ona też niesie za sobą bardzo dużo różnych pozytywnych kwestii, zabija namiętność. Ale to, co może być w niej zaszyte i opacznie zrozumiane, może być właśnie szkodliwe dla namiętności, dla, dla sfery życia łóżkowego. Po pierwsze, już tutaj wspominana. Kwestia tego zabicia, tej niepewności, kiedy to wszystko się staje tak mocno powiązane, bo też po to zawieramy małżeństwo, żeby jednak stanąć na stabilnym gruncie, żeby poczuć to bezpieczeństwo, żeby tą miłość niejako trochę ujarzmić, ale jeżeli pójdzie się za daleko w tą stronę, to może, jak już było wspominane, być zabójcze dla, dla tej romantyczności, dla tej namiętności. Kolejna rzecz to takie poczucie, którym można mniej lub bardziej świadomie, ale mimo wszystko jakby. Wpływać na tą drugą osobę, czy próbować wpływać na partnera, czyli małżeństwo to obowiązki, więc im więcej powiewać tych obowiązków, tym bardziej, jak już mówiliśmy, to jest takie też zabójcze dla tej sfery namiętności i tej romantyczności. No, niemniej jednak samo małżeństwo w sobie nie musi, nie musi być wcale szkodliwe dla, dla namiętności. Inna jeszcze ostatnia rzecz, myślę, że ludzie często trochę zawierają małżeństwa taką siłą rozpędu oczekiwań pewnych kulturowych tego że wszyscy tak robią że to chyba taki jest etap że rodzina jakkolwiek na ludzi wpływa ja myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy małżeństwa, chociażby dla tej sfery życia, sfery miłości fizycznej, ale nie tylko, dla generalnie funkcjonowania relacji, ważne, żebyśmy, jeżeli chcemy zawrzeć z kimś związek małżeński, mieli to naprawdę dobrze przemyślane na zasadzie, dlaczego chcemy to zrobić, co chcemy, jakby w jakim kierunku idziemy, co nam to ma rzeczywiście dać, bo tu są pozytywy, ale uważam, że trzeba je samemu odkryć, bo inaczej można się bardzo rozczarować, jeżeli robimy to totalnie bezmyślnie, bezrefleksyjnie, na przykład dlatego, że rodzice tego od nas chcieli. Proszę wybaczyć, ale ja dbam o siebie dla siebie samej, a nie żeby kogoś znaleźć czy z kimś być. Ja oczywiście wybaczam, bo to jest absolutnie mądre, prawdziwe stwierdzenie, że tak. Powinno być, że w idealnym świecie, w idealnej sytuacji my przede wszystkim wszystko, co robimy, powinniśmy niejako robić z tej wewnętrznej motywacji, że jeśli chcemy być piękni, zadbani, to, to róbmy to dla siebie. Jeżeli chcemy mieć szczęśliwą relację, to niejako też musimy w tym, nie powinniśmy zapominać zupełnie o jakimś takim zdrowym egoizmie, że też robimy to dla siebie, bo ja wtedy w tamtym odcinku mówiłem, że no, pewne rzeczy warto się motywować też dla partnera, dlatego żeby ta relacja funkcjonowała, ale... To jest w takim idealnym, modelowym przykładzie. Prawda jest jednak taka, motywacja ludzka jest niesamowicie złożona. Różnie bywa w różnych sytuacjach. Miewamy gorsze okresy, gorszy czas. Zazwyczaj kiedy się gdzieś tam zapuścimy, rozleniwimy, 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 że tak nieładnie powiem, to, to po prostu mamy też jakiś gorszy czas. Albo jesteśmy bardzo zabiegani, albo w ogóle jakiś taki mamy stan większego smutku, mniej tej motywacji, energii. Może jesteśmy zbyt zabiegani, poświęceni innym tematom. I teraz... To dobrze jest szukać też mimo wszystko tej motywacji w drugim człowieku, czasami no, trochę tak siebie podejść, przekonać tym, że no, chciałbym to też zrobić dla drugiego człowieka, dlatego, żeby on się dobrze czuł. E, dla naszej relacji, która przecież daje mi tyle fajnych, wspaniałych rzeczy i generalnie mnie podbudowuje, e, po, pomaga mi wzrastać, jakby motywujemy siebie wzajemnie do tego. To jest jedna z takich właśnie pięknych rzeczy w związku. Więc ja absolutnie się zgadzam, że. Róbmy te rzeczy dla siebie, że zawsze szukajmy tej motywacji wewnętrznej, ale no, też nie ma co tego wyrzucać czy odrzucać, jak dobrą, pozytywną siłą w naszym życiu może być ten impuls do zmiany, który czerpiemy z tego drugiego ukochanego przez nas człowieka. Razem z mężem jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Jeżeli chodzi o komunikowanie swoich potrzeb, mam wrażenie, że osiągnęliśmy również bardzo wysoki poziom, ale wciąż mamy opory przed łóżkiem. Mam wrażenie, że wynika to ze strachu przed straceniem kontroli, czy coś w tym stylu. Najlepsze momenty to te, gdy byłam podpita. Mówię tu nie tylko o obecnej chwili, a o całym życiu. A jak człowiek wyluzowany, to ma wiele rzeczy w nosie i cieszy się chwilą, ale no przecież nie będę pić, żeby uprawiać częściej miłość fizyczną. Pracuję nad sobą, bo coraz bardziej mi to doskwiera. Ale jak pozbyć się tego lęku przed wyluzowaniem się? Jakieś artykuły, książki związane z tym tematem? Ktoś coś? Powodów, dlaczego gdzieś tam w tej sferze łóżkowej się nie układa jest problem z tym takim wyluzowaniem się, z tym takim otworzeniem, zaufaniem, Yy, dlaczego on się pojawia? Oczywiście może być bardzo dużo, ale bardzo często, jeżeli podejrzewamy, że gdzieś w jakimś obszarze jest problem, że on z czegoś wynika, to ta pierwsza myśl, ta interpretacja w niej zazwyczaj przynajmniej coś jest. Od niej warto zacząć. I tutaj, yy, zwróco, tutaj została zwrócona uwagę na, to, na ten strach przed utratą kontroli. I on jest oczywiście bardzo często u wielu ludzi bardzo często on wynika z jakiegoś rodzaju ja nie chcę tutaj nic sugerować, że tak koniecznie było. Ale bardzo często na przykład taki, taki lęk przed utratą kontroli doskwiera ludziom, którzy mieli jakiegoś rodzaju problemy w środowisku rodzinnym, w swoim domu, gdzie musieli być cały czas tacy bardzo, bardzo obowiązkowi, bardzo cały czas jakby trzymający gardę, cały czas uważni itd. itd. Na przykład wspominałem w kilku odcinkach, w których mówiłem o książkach dla, dla DDA o tych problemach. To, to, że taka sytuacja może, może występować, ona później może się bardzo przekładać, zazwyczaj przekłada się właśnie na, na relacje, również na tą sferę e, namiętności. E, więc swoją drogą, nie wiem, czy ten problem może akurat tutaj Ciebie dotyczy, ale w razie czego te, te książki, wsparcie dla DDA polecam. E, <laughs> bardzo często też, no to jest generalnie normalne, że, że w miłości fizycznej bez tego oddania się, bez tego zaufania jednak partnerowi, pozwolenia sobie na pewnego rodzaju szaleństwo, które jest jednak, z niego wychodzi ten płomień namiętności, w tym takim zatraceniu się, zaryzykowaniu gdzieś tam, gdzieś tam siebie, no to bez tego rzeczywiście to będzie bardzo, bardzo problematyczne. Generalnie w takim wątku to jest coś, co, co przepracowuje się podczas psychoterapii. Też, też polecam, czy, czy kiedykolwiek rozważałaś tą psychoterapię, myślę, że to może... W jakiś sposób być na pewno pomocny, bo zgaduję, że jeżeli to się objawia w tej sferze życia, miłości fizycznej, to pewnie też się objawia w bardzo, inny, w bardzo wielu innych sferach. Jeżeli robi się uciążliwe, to jak najbardziej z tym można pracować i można to po prostu pokonać. Polecam, jeśli jakkolwiek ten temat gdzieś trudności z dzieciństwa, niekoniecznie tylko związanych jakby z syndromem DDA, to polecam te książki o wsparciu dla, dla DDA. Ale też na przykład książki Irwina Jaloma, on takie, często takie opowiadania psychoterapeutyczne. Tego typu wątki bodajże że na przykład w Kacie Miłości, w takiej jego jednej z książek, jednej z powieści, też się pojawiają. Myślę, że również interesujące inspiracje mogą się tam dla Ciebie znaleźć. Miłość fizyczna to nie wszystko. Przypomina mi się w tym miejscu taki cytat z dość zabawnej polskiej komedii sprzed, sprzed lat: Pieniądze to nie wszystko. I tam mianowicie co jakiś czas pojawiało się powiedzenie, że pieniądze to nie wszystko, ale wszystko bez pieniędzy to. No więc właśnie, I... ale tak po poważnie podchodzą do tego. Ja absolutnie się zgadzam, że miłość fizyczna, że ta sfera życia łóżkowa, namiętna, to nie jest wszystko. Tak jak jedzenie to nie jest wszystko w życiu, tak jak dom to nie wszystko, rodzina to nie wszystko, twórczość to nie wszystko, praca to nie wszystko, pieniądze to nie wszystko, ale te wszystkie obszary stanowią bardzo ważny, mogą stanowić bardzo ważne obszary naszego życia i jakoś musimy mieć te sfery poukładane. Ja nie wiem, że nie można żyć całego życia w czystości, czy nie można na przykład w ogóle nie być zainteresowanym tą sferą życia, no też też występują tego typu... Tego typu specyfika po prostu u danego człowieka. Jedni mają większe, inni mniejsze potrzeby. Myślę jednak, że to są piękne obszary, w których człowiek może się wyrażać, realizować, z których może czerpać, bo po prostu tak jest zbudowana ta nasza natura, właśnie tak jak z tych chociażby wszystkich innych pozostałych, które wymieniłem, i wielu jeszcze innych, których nie wymieniłem, więc myślę, że. Piękne życie jest naprawdę wtedy naprawdę szczęśliwi możemy być, kiedy udaje nam się w pełni się rozwinąć we wszystkich obszarach, jakoś je sobie zdrowo, mądrze, satysfakcjonująco ułożyć. Myślę, że przekreślanie któregokolwiek z nich i wyrzucanie, takie, takie po prostu nieprzemyślane, bo nie, albo bo jest to jakiś, nie wiem kontrowersyjny temat, albo mamy wokół niego dużo różnych, może szkodliwych przekonań, warto je też przemyśleć czasami, no to bardzo dużo możemy w tym życiu tracić. Myślę, że ten obszar miłości fizycznej no jest. Niesamowicie piękny i fascynujący, taki może być, jeżeli tylko o niego odpowiednio zadbamy. I tego chciałbym wam wszystkim, drodzy widzowie, życzyć na koniec tego odcinka, dajcie się znać w komentarzach, bo znów otworzyłem tutaj bardzo dużo różnych wątków. Myślę, że jak znów się wywiąże dyskusja, będzie okazja gdzieś tam jeszcze do tego wrócić. No, jest to temat, który nas rozpala wszystkich. Możemy mieć bardzo różne poglądy, ale jednak zawsze one są bardzo silne, bo temat miłości fizycznej, namiętności w związkach, jakby wywołuje w nas silne emocje. Myślę, że to też jest bardzo piękne, bardzo ciekawe w naszym życiu. Zapraszam jeszcze raz na mój Instagram. Człowiek absurdalny. Myślę, że fajne uzupełnienie tego, co dzieje się tutaj na kanale. Zostawcie subskrypcję, jeśli jakimś cudem jesteście tutaj po raz pierwszy i chcielibyście jeszcze, jeszcze wracać. A już kończę, bo już mi się język plącze. Do zobaczenia.